Dzień dobry, witam Was w nowym filmie i zapraszam na Shop With Me. Idziemy razem na zakupy, zobaczymy, co jest ciekawego w sklepach, czy jest już jesienna kolekcja, a jeżeli tak, to czy znajdziemy coś ciekawego. Na samym początku oczywiście, jak zawsze, pokażę Wam, co mam na sobie i zaraz lecimy, więc zacznijmy może najpierw od biżuterii, dlatego że mam tutaj na przykład bransoletki, które musi mi jeszcze Alan zmniejszyć, bo jednak są trochę za długie i będą mi latać, więc te bransoletki ostatnio kupiłam w H&M-ie, tak samo jak ten naszyjnik, stwierdziłam, że bardzo fajnie wygląda, a jeżeli chodzi o kolczyki, to są one z Zary, więc tak wygląda sprawa biżuterii, a torebka to jest plecaczek z mojej kolekcji we współpracy z DAK. Teraz będę cały czas te rzeczy katować, tak jak już katowałam je wcześniej, więc przepraszam, jeżeli dla kogoś będzie to za dużo, ale one są już dostępne, więc jeżeli Wam się podoba ten, albo jeszcze mam w dwóch innych odcieniach, to oczywiście zapraszam na stronę DAK, dam Wam linka w opisie, więc to jest plecak i teraz mam na sobie taki krótszy top, ale bardzo podoba mi się to, jaki ma dekolt i tutaj ten kołnierzyk i jak zobaczyłam właśnie tą bluzkę w Zarze, to stwierdziłam, że chciałabym mieć coś takiego w kolekcji, dlatego że nie mam nic takiego, więc wybrałam właśnie ten top. A spodnie to jest moja ostatnia miłość, pokazywałam Wam je w ostatnim Zara Tryon Haul. Piękne są, mam je w rozmiarze XS i tam też właśnie w tamtym filmie znajdziecie linka i jeszcze jeden kolor, który też jest cudny. A jeżeli chodzi o buty, to standardowo Buffalo. I włosy po prostu spiłam sobie w kok, żeby było mi wygodnie, bo też zawsze, kiedy idę na taki, powiedzmy, właśnie shopping day, to chcę, żeby to wszystko było wygodne i żeby szybko się ściągało i tak dalej, więc już Wam pokażę, jak to wygląda w całości. Więc tak wygląda wszystko już razem, więc zbieram się i lecimy. Dotarliśmy i zaczynamy od H&M-u. Zobaczymy, czy tutaj jest coś ciekawego, tu jest ta część bardziej młodzieżowa, no ale zobaczymy. Szukam takiej kurtki ala skórzanej oversize i zastanawiam się, czy to mogłoby być to, więc zaraz sobie jakąś wybiorę i przymierzymy. Tutaj mamy oczywiście jeansy, ja bardzo bym chciała te jeansy z H&M-u, bo one mają zazwyczaj fajne kolory, ale niestety do mojej sylwetki no nic mi po prostu nie pasuje. Tutaj mamy jakieś takie z dziurami, ale to są po prostu takie klasyczne. Ja chyba je też mierzyłam, ale one są bardziej proste niż, powiedzmy, że wide legi i nie, przez to nie wyglądały u mnie one dobrze, ale podobne są właśnie w Zarze, które kupiłam i pokażę Wam w którymś tam Tryon Haulu. Wziąłam rozmiar S, w ogóle nie było, były tylko jeszcze XS-ki i XXS. Zobaczmy, czy ta S-ka będzie dobra. Czy dużą chciałam taką, żeby mi zasłaniała klatki. Co myślicie? Średnia. Tu jest taka kurtka i takie właśnie typowo baseballowe też mi się podobają. Ona jest z tej kolekcji z serialem. I nie wiem, przymierzyć czy nie przymierzyć. To są jeszcze jakieś tam koszulki, taki bezrękawnik. Tylko wiecie co, widzę, że tutaj już wszystko się obiera. Więc już widzę, jak wezmę miśki na ręce, to będzie tragedia, więc odpuszczę, może znajdę coś lepszego. Nic mi nie wpadło w oko, więc schodzimy na dół. Ta spódnica jest bardzo fajna, z grubszego materiału, więc fajnie sprawdzi się na jesień i zimę. Ile ona kosztuje? 130 zł. Ogólnie spoko do koszul, będzie pięknie wyglądać. Czy powinnam ją przymierzyć? Możemy wziąć, zobaczymy, czy znajdę coś do niej. A, ale właśnie, a propos, widzę tutaj taki golfik i z nawet takiego grubszego materiału. To jest taki, jak widzicie, materiał prążkowany. Tak wygląda skład, czyli poliester, wiskoza i poliamid, więc nie będę brała, bo nie jestem przekonana, ale podobno w Zarze jest jakiś fajny, więc zobaczymy tam. A na razie wezmę, zobaczę tą spódniczkę. To jest sweter, który ja ostatnio kupiłam i bardzo się o niego pytałyście, jak go Wam pokazywałam na story. Ogólnie mam rozmiar XS, bo on i tak jest taki oversize'owy, ale ten dekolt jest taki dosyć spory, więc nie wiem, czy nie będę musiała do niego nosić jakiegoś takiego topu, bo wiecie, żeby tam nic nie wyskoczyło, ale ogólnie jest bardzo fajny, więc polecam. Bardziej elegancka wersja tego, co mam dzisiaj na sobie, tylko że to jest znowu mieszanka wiskozy i poliestru, a kosztuje stówkę. A co myślicie w ogóle o takich bezrękawnikach? Jest to coś, co Wam się podoba, czy tak nie do końca? Ja na razie jeszcze nie jestem przekonana, ale ten nie wygląda źle, chociaż na manekinie to jakoś mnie nie powala, więc na razie nie biorę. Ten kardigan jeszcze mi się bardzo podobał, ale mierzyłam go ostatnio
I niestety, przez to, że on ma tutaj jakoś tak dziwnie skrojone barki, to wyglądam, jakbym robiła tylko i wyłącznie na siłowni kaptury, co nie wyglądało zbyt korzystnie, więc go nie wzięłam, ale ogólnie wygląda fajnie. I tu w ogóle jeszcze zobaczyłam, że jest ten sam sweter, który wam przed chwilą pokazałam, ten co ja mam, tylko że jeszcze jest czarny. No i ogólnie można zobaczyć w sklepach, że bardzo mocno właśnie królują te bezrękawniki, bo tutaj pierwsza lepsza wystawa i mamy takie bezrękawniki, mamy właśnie takie bardziej z zapięciem. Mamy też takie długie i muszę się przyznać, że podobają mi się troszeczkę te długie, bo widziałam parę takich właśnie stylówek, jako sukienkę, że to się nosi, i do tego jakaś koszula, i to wygląda fajnie, ale ja jeszcze chyba nie jestem na to gotowa, ale pokażę wam tutaj numery do tego bezrękawnika, bo on moim zdaniem wygląda fajnie. Pierwsza rzecz, którą wzięłam, to taki sweterek, powiedzmy, że w odcieniu Sage. On fajnie wygląda do tych spodni. No nie jest to ani kaszmir, ani wełna, bo tutaj mamy tylko 4% wełny i reszta są poliestry, poliamidy i tak dalej, ale jest przyjemny, wygląda ładnie. Wzięłam rozmiar S, żeby też był taki luźniejszy i on nie jest też jakiś bardzo długi. O, wygląda tak niewystylizowany, no ale zdecydowanie na pewno bym go w jakiś sposób chciała tak wsadzić. Ale wygląda fajnie w ogóle do tych spodni, ale nie wiem jeszcze, czy będę go brać. Zobaczymy, czy znajdę coś lepszego. No, ale ogólnie podoba mi się ten kolor. Podoba mi się to, jak wygląda. Ten dekolt też fajnie wygląda. No, zobaczymy dalej. Dobra, a tak wygląda ta spódniczka. Wzięłam rozmiar S, ale trochę jednak jest konkretnie za luźna. No w H&M to raczej zazwyczaj trzeba brać mniejsze rozmiary. Ale ogólnie nawet z tym swetrem nie wygląda źle. Bardziej taka klasyczna, prosta. Spoko, myślę, że też do rajstów do jakichś takich na przykład brązowych swetrów też będzie wyglądała fajnie. I też nie jest jakaś bardzo krótka, więc myślę, że spoko teraz na ten właśnie sezon jesienno-zimowy. Chodźmy do Voyasa, bo tutaj widzę fajne buty i chciałabym je zobaczyć. O, zobaczcie, tutaj są takie. I właśnie zastanawiałam się nad jakimiś takimi traperami beżowymi. Po ile one są? 400 coś? 480. Tutaj też widzę, że te są fajne. Takie dłuższe. I one kosztują 550. Co tu jest jeszcze? No tu takie klasyczne. Te też są spoko, ale dla mnie za wysokie. I to chyba tyle? Chyba tak, bo później już są takie po prostu półbuty. Kompletnie nie mój styl, ale są przepiękne. Teraz wiecie, takie, na takie jesienne stylówki. No to takie buty będą wyglądały cudnie. 330 zł. Piękne. Te buty są fajne. One są takie karuszowate. Na zamek. O! 525 zł. Kurczę, te mi się podobają. Wyglądają fajnie. Tu jeszcze są takie, ale byłby żółte. No i tu są jeszcze takie kalosze. I one też są fajne. Ale te chyba mi się najbardziej podobają. Tylko nie wiem, czy ten kolor też ładny. Dobra, sprawdzę. Czekajcie, jak się rozmiar. Gdzie tu są rozmiary? Futerka jest taka kurtka, no skórzana. 1200 zł. Ale jest taka, jaką chciałam. Ale jest fajna. Nie jest za duża ciut? No ale ja właśnie chcę taką dużą obrazę, żeby ona fajnie wyglądała do sukienek, na takie bardziej rockowe rzeczy i do blues. No ładnie. O to nie chodzi. Tylko trzeba więcej pieniążków no, wydać. Fajnie. Ale zaraz zobacz, te buty nie ma 38, ale przymierzy 39. Zobacz. Chyba są zbyt masywne tutaj. No są. Z przodu. To jest tak większy rozmiar. Oj, są. Za duże? No, trochę za masywne. No, chyba tak. Kurczę, fajne. Klasyk, czyli Zara. Zobaczymy, czy będzie jeszcze coś innego niż to, co wam pokazywałam w ostatnim Tryon Hallu. Może tutaj znajdę tą kurtkę. Spójrzcie na kolor tych spodni. Nie wiem, czy to są... A, to są garniturowe spodnie, ale kolor cudny jest, już wam pokazuję. Bardzo mi się podoba, jeżeli lubicie właśnie takie typowo garniturowe, bo to chyba są straight, no to czad, naprawdę są piękne. Tu na przykład mamy taką luźniejszą, szarawą koszulę w 100% z
modelu za 120 zł i ma zdecydowanie taki krój bardziej luźny, ale też ładnie wygląda. A zobaczcie, nawet do tych spodni jest jeszcze marynarka, więc możecie cały garniak sobie zrobić z tego. I no takie boss girl. Albo są w dwóch różnych odcieniach, ale tutaj też jest ta jaśniejsza jedna marynarka i ta ciemniejsza. Fajnie, to jest marynarka. Tu też mam taką kurtkę. Ona już kosztuje 450, więc może zobaczmy tą. Dobra, wiecie co, nawet nie będę mierzyć, bo ona, zobaczcie, że jest w ogóle dużo krótsza, a mi zdecydowanie zależy na tej dłuższej, więc niestety odpada, ale jak lubicie właśnie krótsze, no to może ta wam się spodoba, bo ogólnie bardzo podoba mi się, jak wygląda. Bo też chciałabym mieć taką z tym paskiem. A co myślicie o tej spódnicy? Nie wiem, czy do końca jestem fanką tego koloru, bo on no jest, powiedzmy, że oliwkowy, ale taki troszeczkę brudny. I ona kosztuje 99 zł. No i zobaczcie, to jest taka midi spódnica z takim konkretnym rozcięciem, więc to mi się podoba, ale też nie wiem, czy do końca podoba mi się materiał, bo on, jak widzicie, jest takim ala zamszem. Więc to tak nie do końca, ale ogólnie sama forma fajna, chociaż widziałam na stronie przynajmniej Mohito dużo ładniejszą i tutaj wam wkleję fotę i się właśnie nad nią zastanawiam. No i co, mamy tutaj jeszcze takie swetry, w ogóle też właśnie sporo jest takich, powiedzmy, że fajnych babcinych podomowemu swetrów. I to chyba... A i w ogóle jest bardzo dużo takich właśnie ala skórzanych rzeczy, marynarek, spodni, sukienek. I jeżeli dobrze wyglądacie i dobrze czujecie się przede wszystkim w takich właśnie ala skórzanych spodniach, no to zazdro, bo outfity z nimi wyglądają bosko. Ale ja niestety takich spodni nie znalazłam, w których dobrze bym wyglądała, więc muszę tylko się zachwycać, jak wy w nich wyglądacie. O, ale zobaczcie, te szaliki są fajne. Ten mi się podoba. Ten mi się podoba i ten mi się podoba. Fajne. Zobaczyłam te marynarki i przypomniało mi się o Emilce Rosella na Instagramie. Ona właśnie ostatnio pokazywała taki fajny golfik w Zarze z dobrym składem. Bo jak ona coś pokazywała, no to na pewno to jest dobry skład. Ale nie mogę go nigdzie tutaj znaleźć, więc może znajdę gdzieś online albo się w ogóle jej zapytam. I Emilka też ostatnio wydała e-booka, więc jeżeli jesteście zainteresowani właśnie bardziej składami, jak kupować mądrze i tak dalej, to może odeślę was do niej na Instagrama. Znaczy, będziecie mieć link w opisie, więc jak coś, to polecam. No ale skojarzyło mi się właśnie z nią, więc to powiedziałam. A teraz no chyba nic nie będę mierzyć, bo nic mi się tutaj jakoś tak bardzo nie podoba, a nie mogę znaleźć właśnie tego sweterka, więc chyba lecimy dalej. Podobał nam się ten pasek, bo zobaczyłam go teraz, jak już wychodziłam. I on chyba w ogóle fajnie właśnie nawet do tych spodni wygląda, co? I on ma w ogóle super zapięcie, bo zobaczcie, on się tak zapina. Teraz chyba mam za dużo tego złota. Ale chyba mi się podoba. Ile kosztuje? 7 dyszek. Jesteśmy teraz w Massimo Dutti i tutaj jest znowu taki sweterek podobny do tego z H&M-u, tylko że troszeczkę krótszy i mniej oversize'owy. Jeżeli chodzi o skład, to tutaj mamy 95% lnu i reszta to kaszmir. I on kosztuje 300. Tu mamy taki sweter i tu mamy 80% wełny i 20% poliamidu i kosztuje 350 zł. Ale ja wzięłam ten i pokażę wam, jak on wygląda na sylwetce. Dobra, wiecie co, nie wiem, czy nawet ten mi się bardziej nie podoba niż ten sweter z Zary, aż jestem smutna, że tamten już kupiłam i nosiłam, więc nie mogę go już oddać. A ten jest fajniejszy, dlatego że on ma jeszcze troszeczkę lepszy kolor, jest troszeczkę mniej też sweterkowy, no i jest krótszy, więc jeżeli chcielibyście wrzucić go do spodni, to nie będzie takiego problemu. To jest rozmiar M, bo po prostu nie było mniejszego, ale jest fajny, taki oversize'owy, a jak tak właśnie dobrze tutaj wsadzicie do spodni, czy tam do spódnicy i tak dalej, no to naprawdę może wyglądać spoko, a uważam, że cenowo nie jest źle, jak na taki skład, więc spoczko, fajny. Jesteśmy teraz w CCC i nie wiem, jakie kozaki wam się podobają, ale te przykuły moją uwagę. One są z Gino Rossi za 479. Nie mają takiego wysokiego obcasa. Czy one są zapinane? Nie, czyli one są wsadzane, ale wyglądają ładnie, a ja chciałam zobaczyć. No oczywiście typ butów, które ja noszę. Tu mi się nie podoba, że to jest takie gładkie.
Wolałabym, żeby coś tutaj więcej się działo. One kosztują 379 zł. Raczej takich niewiązanych bym nie chciała, bo no nie wyglądają tak ładnie na stopie jak te wiązane. Tu mamy czarne. Tu mamy takich świecących, też bym nie chciała. Tu mamy bodki. O, te są też fajne. Zobaczcie, takie alaglane. One są z takiej marki. One są z Badury i kosztują 329 zł. No i to jest taki już konkret, bo ta podeszwa też jest taka dosyć duża, ale to, co jest fajne, to to, że zobaczcie, ona nie jest szeroka, więc nie będzie Wam poszerzać stopy jak w tych innych butach. Fajne. No ale mam czarne, więc nie potrzebuję, ale bardzo żałuję, bo bym je wzięła, chyba że zobaczysz sobie, czy może są inne kolory, bo ja bym bardzo chciała właśnie beżowe takie. Jakby były te beżowe, to byłabym przeszczęśliwa. Tu jesteśmy zainteresowani Reserved. Zaraz zobaczymy. Powiedzcie, czy to nie jest idealny outfit i jeden, i drugi na pracę zdalną. Jeżeli nie chcecie siedzieć w jakichś, wiecie, piżamach i tak dalej, to to wygląda super. Tu możecie mieć nawet sukienkę, tutaj spodnie z topem i w sumie widzę, że jest w dwóch właśnie odcieniach, beżowym i szarym. Zobaczmy, jakie są ceny. Ten płaszcz kosztuje 120 zł. No to jest 90% poliester, ale może akurat Wam się to spodoba. Ja tutaj ostatnio byłam i widziałam właśnie to. Widać chyba, że podoba mi się ten dekolt. To jest fajny kolorek, ale ten kolorek chyba podoba mi się bardziej. One kosztują 80 zł, ale tutaj chyba też nie ma idealnego składu, bo to, co ja mam na sobie, to jest 100% bawełny. I kupiłam, tak jak mówiłam, w Zarze, a to jest... A tutaj mamy mieszankę wiskozy i poliestru, ale może zobaczę. Tu są też takie dłuższe płaszcze i wyglądają fajnie, chociaż wydaje mi się, że nic nie jest w stanie przebić tych płaszczy, które ja mam z Mango. Ostatnio właśnie kupiłam jeszcze czarny odcień, no i one są naprawdę najlepsze, ale jeżeli nie chcecie tego z Mango, to pokazuję Wam informację tego. Odcień tej sukienki jest piękny, chyba nie jest dokładnie to oddane w aparacie, ale jeśli lubicie takie midi, to właśnie znajdziecie coś takiego w Reserved. I ten płaszcz też w ogóle wygląda spoko. On nie jest stylowany, więc to będzie bardziej taki luźniejszy, ale też wygląda dobrze. Znalazłam taką kurtkę oversize'ową, dłuższą, więc biorę, zobaczymy, co prawda brązowa, ale może będzie czarna. Dobra, wiecie co, jest ogromna różnica pomiędzy tą kurtką a tą z UTRK i w jakości, i w ogóle w wykonaniu, ale tak ona wygląda, no jest brązowa, jak zresztą widzicie, wzięłam też rozmiar 38, ale jednak ten 38 chyba jest za duży. No podoba mi się to, że ona jest dłuższa, ale po prostu no nie układa się tak fajnie, jakbym chciała. Przynajmniej tak mi się wydaje. Możecie mi dać znać, co Wy myślicie o niej. No ale no nie do końca. Nie, to jest to, co chciałam. No nie wiem, może tu jest za szeroko po prostu. Dobra, a tutaj mamy ten top. Wzięłam rozmiarze S, ale chyba jednak lepsza byłaby M-ka. To jest ogólnie taki bardzo rozciągliwy materiał, ale jednak wydaje mi się, że M układałoby się trochę lepiej. Ale chyba nie ma miłości. Tutaj ten dekolt jest taki, no zresztą widzicie, bardziej jeszcze uwydatniony niż w tej czarnej. No fajnie, że jest dłuższa. Nie wiem, z jednej strony mi się podoba, z drugiej strony tak nie do końca. Jesteśmy w Stradivariusie i tą spódnicę na pewno chciałam przymierzyć, więc może zobaczymy M-kę. Kosztuje 69 zł, więc od razu biorę. Tutaj są te moje ulubione spodnie. Mam już czarne, brązowe i beżowe. Jak coś, to dalej bardzo polecam. Proszę bardzo. I tutaj mamy dalej skórzane trendy. Tutaj mamy takie... I dalej mamy tutaj skórzane trendy. W ogóle zobaczcie, jak fajnie ta cała ściana wygląda. Czyli mamy spodnie, mamy spódnicę, mamy taki bezrękawnik dłuższy. Co to jest? A, taka sukienka, też fajna. Midi. Mamy jeszcze kolejną jaśniejszą spódnicę. I tą spódnicę chcę jeszcze przymierzyć. To jest taka... Właśnie tutaj też ma takie fajne marszczenie i ma przedziałek. Więc nie wiem, czy tą, czy czarną. Może zobaczymy tą. Dobra, przymierzyłam najpierw tą midi. Tu jest za luźna. Tu jest, powiedziałam, że albo akurat, albo nawet trochę za mała. Ale ten rozporek jest, zobaczcie, centralnie z boku, przez co z przodu w ogóle tego nie widać. To rozcięcie zdecydowanie powinno iść bardziej tutaj i wtedy by wyglądałoby fajnie. A tak to
no kompletnie nic mi to nie daje i nie robi. Też to miało wyglądać super, ale wygląda no średnio. Dobra, tutaj jest za mało, bo widać jak mi się tutaj to ciągnie. No nie, bardzo słabo zrobiona. I tutaj mam jednak rozmiar S, bo M-ka była za luźna i ona już mi się podoba. Wydaje mi się też, że do sweterków będzie wyglądała fajnie, albo nawet właśnie z tym. Nie jest też jakoś mega krótka, ona jest na gumkę, więc moim zdaniem ona wygląda dobrze. Pull&Bear, podobają mi się te buty, one są bardzo podobne do tych, które mam z Bershki z tamtego roku i kosztują 229 zł. Więc jak nie macie tamtych, a chcielibyście, bo wiem, że w tym roku w Bershce ich nie ma, no to te są w miarę podobne. Teraz jestem w Bershce i ta bluza mi się chyba najbardziej spodobała ze wszystkich takich baseballowych, które dzisiaj zobaczyłam. Więc wezmę sobie, ale wezmę... Super. Wezmę sobie od razu większą, żeby ona była właśnie taka bardziej oversize'owa, kosztuje 140 zł. O, myślę, że M-ka będzie spoko. Te spodnie ostatnio mierzyłam i one bardzo mi się spodobały. Ale niestety są zrobione tak, że talia jest tak samo prawie, że szeroka jak biodra. Więc no niestety nie na mój typ figury, ale jeżeli właśnie macie taki, że nie macie zbyt dużej różnicy pomiędzy talią a biodrami i te wam się podobają, to możecie te sprawdzić. Wzięłam nawet L-kę, tutaj mam M-kę, ale ta L-ka chyba mi się bardziej podoba. No i kurczę, fajna jest. Pewnie jak ona ją zobaczy, to stwierdzi, że tragedia, ale mi się podoba. Myślę, że do takich albo nawet shortów, albo na jesień po prostu, nie wiem, do leggingsu, do tego bluza. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. No i właśnie mi się podoba kolorystycznie. Znalazłam jeszcze taką koszulkę, że dawno już nie kupowałam żadnej graficznej, to zobaczymy, czy mi się spodoba. Nie pamiętam, jaki wzięłam rozmiar tej koszulki, ale podoba mi się w ogóle graficznie. Ona też fajnie pasuje do tych spodni, bo są tutaj właśnie też takie odcienie i możliwe, że ją wezmę. Kurtka się oczywiście Elenowi nie spodobała, tak jak przypuszczałam. No ale właśnie zastanawiam się nad tą koszulką, bo już naprawdę bardzo długo nie kupiłam żadnej graficznej. A pokażę wam jeszcze, jak ona wygląda bez żadnego, to jest chyba rozmiar M albo L i wygląda tak, więc do shortów też będzie spoko. Mojito i obczajcie te buty, kurczę, one mi się tak podobają, jak nigdy mi się żadne takie kozaki nie podobają. Tak, w tych normalnie się zakochałam, więc od razu szukam, mam nadzieję, że będzie mój rozmiar. Ile one kosztują w ogóle? Nawet tego nie sprawdziłam. 229 zł, ale no są przepiękne. Czekajcie, mam nadzieję, że to będzie mój 40, a to już są inne. Dobra, więc wiecie co, ja sobie w razie co i sobie i wam. O, proszę bardzo zapisywać numery. Jak nie znajdę, to sprawdzę je na necie. No dobra, już wyszłam. W Mojito nic więcej wam nie pokazywałam, ale naprawdę już nic innego ciekawego nie było, więc zobaczę, czy te buty będą na stronie. Jeżeli tak, to spróbuję je zamówić razem właśnie z tą spódnicą, którą też widziałam. No i w sumie to jest tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze Shop With Me. Ja skończyłam z koszulką i z tym paskiem. Nad tą kurtką cały czas się zastanawiam, bo ona ogromnie mi się podoba, więc możliwe, że jeszcze po nią wrócę, ale zobaczę jeszcze, czy online znajdę coś ciekawszego. Jeżeli macie jakieś takie namiary na oversize'ową kurtkę skórzaną albo ala skórzaną z ekoskóry, to dawajcie znać. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał i do następnego. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!